Cześć i czołem, witam Was w kolejnym Fish Expressie. Na wstępie chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy odwiedzili nas podczas bicia rekordu Guinnessa na plaży we Władysławowie. Jak wiecie, zawsze w maju coś ciekawego mamy. W zeszłym roku żeśmy 10 dni i nocy siedzieli na tej plaży, żeby ustanowić rekord Polski. W tym roku żeśmy ustanawiali rekord Guinnessa. Nie wiem, czy bili, chyba ustanawiali, bo nikt wcześniej tego nie zrobił. Układaliśmy po prostu linię z wędzisk. Musieliśmy tych wędzisk mieć co najmniej 1000. Żeśmy przekroczyli ten magiczny próg nie za dużo, bo było 1067 wędzisk, więc no nie było za dużo tych nadmiarowych wędzisk, dlatego tym bardziej wielki szacun dla wszystkich, którzy nas odwiedzili tego dnia, byli z nami, a było to ponad 200 wędkarzy, także naprawdę bardzo fajna inicjatywa, bardzo dużo ludzi nas odwiedziło, bardzo dużo przyjaciół, ale też bardzo dużo nieznajomych, wczasowiczów, którzy po prostu no gdzieś usłyszeli w internecie, gdzieś na władek.pl, gdzieś to przeczytali, czy na Facebooku i po prostu przyjechali na majówkę do Władysławowa, więc świetna promocja miasta Władysławowo, tym bardziej, że pogoda dopisywała. No i oczywiście przywieźli chociażby jedno wędzisko, położyli je i w tym samym wzięli udział i w losowaniu świetnych nagród, bo mieliśmy do rozlosowania około 20 wędzisk, markowych wędzisk. Było też dużo innych rzeczy, no i oczywiście na koniec, jak zawsze, majówka z Władek Team, czyli jakaś rywalizacja drobna. Łowiliśmy po prostu rybki, do wygrania były takie fajne rzeźby kaszubskie, także naprawdę spoko sprawa. Maj to jest taki okres, gdzie bardzo dużo mamy tych wszystkich imprez wędkarskich. No chociażby Grauwel, chociażby Belonada. I muszę z dumą powiedzieć, że nasz klub stanął na wysokości zadania, bo i w Grauwelu żeśmy poradzili sobie wyśmienicie. Zresztą z roku na rok to widać, że no ten poziom u nas jest wyrównany, bo i w zeszłym roku no tego Grauwela, jeżeli chodzi o klasyfikację polską, to udało nam się po prostu wygrać. W tym roku no byliśmy jeszcze wyżej, także naprawdę jest bardzo fajnie. No a na tej wspomnianej już Belonadzie było chyba najlepiej z możliwych, pokażę Wam taki puchar. Przywieźliśmy. Jest to puchar za drużynówkę. No drugie miejsce nie jest źle, słuchajcie, drugie miejsce nie jest źle, aczkolwiek no 3 lata temu, jak zaczynaliśmy, było trzecie miejsce drużynowo, w zeszłym roku było drugie, w tym roku myśleliśmy, że będzie pierwsze, no bo tak by matematycznie wychodziło. No nie, jest drugie miejsce, no ale za to nasz człowiek stanął na najwyższym podium, jeżeli chodzi o klasyfikację indywidualną, tak, no i ogólnie żeśmy tak troszeczkę pozamiatali na tej Belonadzie. Dzisiaj będziemy prezent sponsora losować w tym przepięknym pucharze, który gdzieś wyląduje na tej naszej ściance z tyłu. Tam już jest około 20-30, no chyba bardziej 30 pucharów. Także jest naprawdę tego bardzo dużo. Cały czas coś wygrywamy, już nie dorabiamy tych duplikatów, bo by po prostu to nam się nie zmieściło. No, tydzień temu dwóch naszych zawodników stanęło na podium na takich zawodach, gdzie łowili węgorze. Bardzo fajne zawody. Za rok wpiszemy te wszystkie zawody do naszego kalendarza imprez. I tutaj serdecznie zapraszam Was na naszą stronę internetową www.władek.pl. Tam sobie klikacie dział wędkarstwo i tam mamy kalendarz imprez. Na tą chwilę nie mamy osoby, która za bardzo by chciała się tym zająć, ale to jest kwestia po prostu czasu i tam znajdziecie wszystkie imprezy wędkarskie, wędkarstwa morskiego, na które warto po prostu przyjechać. Nie tylko te, które są wpisane do naszego kalendarza imprez jako te za punkty rankingowe, bo tak jak sobie tam możecie przekliknąć, mamy też ranking Władek Team, tam gdzie nasi zawodnicy zdobywają punkty, potem za darmo mają starty w zawodach, mają jakieś dodatkowe gadżety, na koniec dostają puchary, na koniec roku i tak dalej. Nie, tam będą wszystkie zawody, czyli te i rankingowe, i te spoza rankingu. Chodzi o to, żeby tam mieć takie kompendium wiedzy, bo zaraz obok tego przycisku kalendarium imprez mamy drugi przycisk informator morski, no i tam mamy znowuż wszystko, co taki laik powinien wiedzieć, czyli wszystkie rozporządzenia, ile kosztuje wędkarstwo morskie, co trzeba mieć przy sobie, no i oczywiście masę porad wędkarskich. No jakby było mało komuś, bo na tej stronie jest 177 filmów typowo wędkarskich, poradniki wędkarskie, różne testy wędzisk, także jeżeli komuś by było jednak mało,
to zawsze może sobie kliknąć ten informator, gdzie po prostu może doczytać sobie wszystko. No i chciałbym zaznaczyć również jedną taką fajną rzecz, że po prostu mamy coraz więcej zawodników. Na tą chwilę jest 117 zawodników, którzy po prostu przysłali do nas tą deklarację zawodnika podpisaną własnoręcznie, są z nami, łowią z nami. Jesteśmy bardzo często na plaży w okolicach Rozewia. Chłapowo-Rozewie to jest taka nasza plaża, gdzie w zasadzie codziennie ktoś jest. No niemniej jednak mamy tak zwaną strefę zawodnika na Facebooku, gdzie dogadujemy wszystko i większymi grupkami chodzimy na tą plażę, co zresztą na Facebooku możecie sobie zobaczyć, ale dobra, ja już Was tutaj nie zanudzam, lecimy dalej. Tak jak obiecałem, streszczam się maksymalnie, także już jesteśmy w tej części, gdzie zawodnicy Władek Team będą dostawać różne gadżety. Ja się jeszcze tylko takim czymś pochwalę, zobaczcie, na guzik jest. Dostaliśmy to od Kongera, bo żeśmy razem z Kongerem kolejny raz organizowali Grand Prix Polski w surfcastingu, oczywiście we Władysławowie. W tym roku i Grand Prix Polski jest we Władysławowie, i Mistrzostwa Polski też są we Władysławowie, więc to Władysławowo no jest po prostu takie rozpieszczane przez tych wszystkich organizatorów imprez, a może dlatego, że po prostu jest dużo rybek, nie wiem. Słuchajcie, co byśmy tak na szybko, jeszcze pokażę Wam, co dzisiaj będziemy losować. No więc tak, losujemy po dwa darmowe, 100% wejściówki, tak? Czyli no jest 100% zwrot wpisowego na dane zawody. Jest to rozgrzewka Orzechowo, to są zawody, które my organizujemy 25 sierpień, czyli już niedaleko, także już powoli by trzeba było się zapisywać. Na tą chwilę chyba 30 zawodników potwierdziło swoje przybycie na te zawody, tak? To, czy to będzie Orzechowo, czy pobliska plaża, to już podamy w komunikacie oczywiście. Niemniej chodzi o to, że po prostu to będzie taka rozgrzewka, czyli takie przygotowanie do jednego z cyklu Grand Prix Polski, tak, w surfcastingu. Po prostu wypróbujemy sobie łowisko. No i oczywiście będą jakieś nagrody, będzie fajnie. Potem mamy Festiwal Dorsza, fajna, droga impreza. Dwie osoby z Władek Teamu polecą za free. Oczywiście nasza reprezentacja też ma dofinansowanie 50%. Także oprócz tego, że te dwie osoby polecą za free, masa innych ludzi poleci też z dofinansowaniem. Mistrzostwa Polski w surfcastingu w Karwin, tak jak już mówiłem, się odbędą. Tam oczywiście też puszczamy dwie osoby za free. No i potem mamy maj, czerwiec, lipiec, sierpień, czyli nagrody rzeczowe. A na tych, o tych nagrodach rzeczowych to powiem Wam, jak będę po prostu je losował. Puchar, tak jak widzicie, jest dosyć wysoki, więc jak zwykle najpierw fistaszki powycinam do naszego kufelka, a potem je przesypię. Ok, dodam tylko, że nad prawidłowym przebiegiem tych naszych wszystkich losowań czuwa komisja rewizyjna, która ma tutaj osobną kamerkę w trybie live. Oni to oglądają, także mieli dostęp do tego wszystkiego z takim, powiedzmy to, zoomem, więc tutaj nie może być żadnej ściemy. Nie wiem, czy Wy widzicie, ale na tym naszym stole, zobaczcie, nie ma żadnych fistaszków, wszystkie mamy tu. Także tak, wrzucamy je. O, tutaj też, zobaczcie, nic nie ma. Wrzucamy je, o, myk, myk, o, się kurczę nie mieszczą. Dobra, zmieściły się, tutaj nie ma nic. No i teraz tak, standardowo wąchamy klej. Ostro, ostro. Trochę się stresuję, że muszę to wszystko szybko robić. Dobra, jest ok. No dobra, to lecimy od samego początku. Rozgrzewka Orzechowo, tak jak mówiłem, nasza impreza, która jest już niedługo, bo 25 sierpień. Koszt nie jest duży, bo tam około 50 zł, no niemniej jednak, wiecie, lecieć za free, a tym bardziej może być fajnie. Włodzimierz Staniszewski. No Włodek, słuchaj, rewelacja. Zawsze coś, nie? W zeszłym roku ja nie byłem ani razu wylosowany i dwa lata temu też nie. W sumie to się siebie nigdy nie wylosowałem. I druga osoba, Krzysiek Winnicki. Dobra, mamy dwie osoby, pyk, ciach.
Krzysiek Winnicki i Włodek, Staniszewski, rozgrzewka Orzechowo. Fajna sprawa, tam lecicie za free. No i dalej, Festiwal Dolsza, tak jak wiecie, super impreza. Tam już chyba to już zbliżamy się do 20-lecia Festiwalu Dolsza. No i no, też droga, nie? Bo to ten Festiwal Dolsza, no to tam 8-9 stówek trzeba liczyć. No a tutaj mamy za free, funduje to oczywiście klub, o ile dany zawodnik będzie w ogóle chciał, tak? I uczestniczyć w tym, no i reprezentować nasz klub. No i najważniejsze, że będzie mógł tego dnia być. Przemysław Staniszewski. Nie no, słuchajcie, no to kurczę, całą rodzinę wylosuję waszą. Ale nie, chłopacy, bardzo dobrze, Przemek, daj czadu na tym Festiwalu Dorsza. Klub w ciebie wierzy, masz tutaj od klubu, bo to jest kasa klubowa, masz od klubu zielone światło, błogosławieństwo, także tam masz nałowić tych rybek. No i drugą osobą, Przemek, która z tobą poleci za free na Festiwal Dorsza, jest Daniel Radke. No, no to super. Daniel chyba z tego co wiem też karwia tamte rejony, więc no tutaj można byłoby powiedzieć, że na tą chwilę to karwia rządzi. Tak to wygląda na tą chwilę. Mam nadzieję, że ostrość fajnie się ustawiła. Lecimy dalej. Mistrzostwa Polski Surf Casting Karwia. No, też troszeczkę kosztuje. Niemniej jednak Mistrzostwa Polski, tutaj trzeba mieć licencję, tak? Czyli no, mogę wylosować kogoś, kto nie będzie miał licencji, no i tutaj no niestety w tym momencie ten człowiek no, nie będzie mógł wziąć udziału w tym. Tam były dwa fistaszki przyklejone jakoś, dlatego jeszcze raz zamieszam. Dobra, mam, coś mam. Patrzę, jest jeden, chyba jest jeden. Dobra, Mistrzostwa Polski Surf Casting Karwia. Błażej Miller. Błażeju, ty na surf casting Mistrzostwa Polski w surf castingu, które odbędą się na naszej plaży w Karwi, lecisz po prostu za free. Klub cię no, sponsoruje. No i druga osoba, Błażej Michał Czap. To jest druga osoba, która może lecieć na Mistrzostwa Polski Surf Casting Karwia za free. Tutaj mamy tą listę, tak jak ona teraz wygląda. No i teraz zaczniemy te nagrody rzeczowe. Tak jak wiecie, co miesiąc jakaś nagroda leci do naszego zawodnika. Ja tutaj trochę tych nagród mam, ale ja wam będę może takie... Muszę coś pokazać. O tak, zobaczcie. Od Grauwela mamy piękne wędzisko. Nie wiem, czy jak je otworzę, czy coś zobaczycie. To jest oczywiście wędzisko, które brało udział w naszym biciu rekordu Guinnessa na plaży. Ma nawet, zobaczcie, naklejkę. Także no, nie do mnie żale, że ono może być trochę od piasku, bo no takie życie. Także takie wędzisko. Ładne, niebieskie. A tu mi się trochę przykleiło. Będziecie mieli trochę odkleju, będziecie mogli sobie porząchać. Także dobra, odkładam to wędzisko, tak żeby było bezpiecznie, może o tak, pyk. Dobra, kto dostanie to wędzisko growelowskie? Może ja? Ja na growelu, bo później było losowanie, nie na growelu, tylko na tym biciu rekordu Guinnessa, było losowanie na koniec tych tam wędzisk, tam 20 sztuk mieliśmy tych wędzisk do rozlosowania pośród tych ludzi, którzy brali udział w ogóle w tym ustanowieniu rekordu Guinnessa. I ja też wygrałem, także to moje wędzisko, puścimy je kiedy indziej, albo puścimy je dziś. O. Dobra, kto wygrał to wędzisko Grauwela? Już patrzę. Sebastian Potrykus. Też się tak zastanawiam, Seba, ty chyba też jesteś tamte rejony Karwi, tak mi się coś kojarzy. No, mniejsza, większa. Słuchajcie, oprócz tego, czyli tak, Sebastian, ty dostajesz to wędzisko Grauwela, które pokazałem przed chwilą. Teraz wylosujemy dwie osoby, które dostaną voucher imienny na 100 zł do wędkarskiego.com. Możecie sobie kupić, co chcecie. Macie voucher imienny, bo od tego roku będziemy mieli sporo dla was tych voucherów od wędkarskiego.com. Tutaj dzięki chłopacy, chłopaki z wędkarskiego.com za to, że jesteście z nami, że nam cały czas pomagacie, wspieracie nasze inicjatywy. Nawet wsparli nas też oczywiście
w ustanowieniu tego rekordu Guinnessa, więc naprawdę chłopacy dają z siebie wszystko. No i od tego roku będziemy mieli sporo takich voucherów do wędkarskiego.com. One będą imienne, więc tutaj mam taką oficjalną, zobaczcie, kopertę, w jakiej będą dostawać to te osoby. Oczywiście na voucherze też będzie napisane, kto go otrzymał. Dlatego teraz ja po prostu wylosuję dwie osoby. Każda z tych osób dostanie po stówce od wędkarskiego.com. Ja się z nimi skontaktuję i przekażę po prostu ten voucher, czy to w formie cyfrowej, tak, czy po prostu będą chcieli mieć taki ekstra wydrukowany, jak to do tej pory mieliśmy, bo od wielu lat z wędkarskim.com współpracujemy. Któż otrzymuje pierwszą stówkę? Marcin Grzegorczyk. Marcinie, ty dostajesz pierwszą stówkę od wędkarskiego.com, a kto dostanie drugą stówkę od wędkarskiego.com? Też od razu wam powiem, że no, robię często zakupy na wędkarski.com, czyli na ich witrynie internetowej, ale oni mają też sklep stacjonarny, zresztą bardzo fajny. Ale można też tą stówkę chyba na witrynie internetowej też jakoś wymienić na oczywiście to, co chcemy. Druga osoba, teraz to przegięłem, jest! Panie i panowie, pierwszy raz wylosowałem siebie w tych losowaniach. Prezent od sponsora, prezent od wędkarskiego.com, stuwa leci do mnie leci, ale żeby była jasność, losujemy następną osobę. Fajnie, że siebie wylosowałem, fajnie siebie wylosować, wiecie, bo losowania mamy co miesiąc, od 3 lat w zasadzie. No dobra, ale to się nie liczyło. Teraz mamy tą osobę, która otrzyma coś od wędkarskiego.com. Kto to jest? Jest to Marcelina Wawrzyniak. Marcelina w zeszłym roku wylosowała taki dosyć fajny, pokaźny, duży komplet obrotówek, wahadłówek na belonę, na nasze takie drapieżniki morskie, które się na to biorą. Także no wtedy dostała taką paczkę, kurczę, wiem, że przekazywałem jej to na majówce z Władek Team, wartą chyba, nie wiem, 400, możecie się gdzieś tam cofnąć, zobaczcie, jak to wyglądało. A teraz Marcelina dostaje od innego sklepu wędkarskiego 100 od wędkarskiego.com. Tak to wygląda. Także mówię, ten mój fistaszek, który wylosowałem, się nie liczy. Zamiast mnie dostaje tą stówkę Marcelina. No i oczywiście teraz to wędzisko, które już wam powiedziałem, że wylosowali mnie na Guinnessie, dostałem wędzisko. To było wędzisko Kongera. Ja je, tak, to jest to, ja je tutaj mam. Także wędzisko teleskopowe, ale do słupa, daje radę. Ja od takich wędzisk, wiecie, zaczynałem. Jedyne, na co trzeba zwrócić uwagę, to na to po prostu, żeby tu się za dużo piasku nie dostało przy wyciąganiu tego i chowaniu. Niektórzy nawet płuczą to wędzisko w wodzie. Słuchajcie, ono jest wystarczające. Jeżeli chcemy łowić we Władysławie, jest w miarę głęboko. Także ja myślę, że tutaj wstydu nie będzie. O tak, na pewno coś na to złowicie. Takie wędzisko Kongera odstawiam. O, żeby było bezpiecznie. Czyli to moje wędzisko Kongera, które ja wylosowałem teraz na naszym Guinnessie. Teraz oddaję i ktoś je otrzyma. A kto otrzyma to wędzisko? Zaraz zobaczymy. Pewnie ktoś skarwi, nie? Paweł Jach. No Paweł Jach. To nie jest zawodnik skarwi, z tego co kojarzę, także no, tak wygląda ta nasza lista. Teraz wakacyjna, tak jak widzicie, jest bardzo ciepło, mi jest normalnie, ja już tutaj się praktycznie gotuję, tak naprawdę jest bardzo ciepło w tym naszym biurze, studiu. Ale dobra, słuchajcie, tak to wygląda na tą chwilę. Oczywiście to nie ostatnie losowanie w tym roku, jeszcze tego będzie sporo, bo w zasadzie będzie jeszcze z 6 nagród rzeczowych w tym roku, tak? To trzeba było to policzyć, chyba tak, coś koło tego. No i oczywiście następne darmowe wejściówki dla ludzi z Władek Team. Tak to wygląda, także cześć!